pokój prymasa, w którym mieszkał. Część z Państwa, która tu posiedziała troszeczkę na tych ławeczkach przed domem, widziała baner i widziała na balkonie zdjęcie prymasa. Właśnie na pierwszym piętrze, tam gdzie to zdjęcie, tam jest pokój księdza prymasa, ale niedostępny do zwiedzania już pewnie z lat 15, bo dom jest drewniany i schody są drewniane, a takie 1000 czy 1500 osób w tygodniu to bardzo dużo. I w pewnym momencie siostry zauważyły, że to po prostu się nie da, że to drewno nie wytrzymuje. I pamiątki z tego pokoju prymasa zostały zniesione na parter, właśnie do Izby Pamięci. I zobaczycie Państwo te skromne rzeczy, które zostały. Ale warto wiedzieć o tym, że prymas mieszkał na górze i mieszkał w pokoju, który był podsłuchiwany. Zanim on tu został przywieziony, rząd nasłał tutaj pewną ekipę ludzi, którzy to ludzie powiedzieli, że kręcą w Bieszczadach film o bohaterze, o generale Świerczewskim. Kiedyś to był bohater. Ja jeszcze się w szkole uczyłam, że to generał, co się kulą nie kłaniał, a dzisiaj to już tak nie mówią. I oni wtedy powiedzieli, że kręcą o Świerczewskim i potrzebują noclegu. I siostry ich przyjęły, a oni podłożyli podsłuchy w tym pokoju właśnie. Wśród nich okazało się, że był nawet ówczesny minister spraw wewnętrznych, który sam chciał dopilnować zakładania tych podsłuchów. Te podsłuchy były przeciągnięte piętro wyżej, na drugie piętro, bo rząd dobrze wiedział, że na tym drugim piętrze jest możliwość odsłuchania tych podsłuchów, dlatego że siostry od kilku lat po wojnie przyjmowały tam na kwatery pracowników Lasów Państwowych. Ludzie pracujący w lasach mieszkali tu w klasztorze, w kilku pokoikach i dzięki temu klasztor miał też jakieś takie stałe źródło dochodu, dlatego że w Bieszczadach po wojnie było bardzo biednie, a to był dochód stały. Ale w momencie, jak przywieziono prymasa, to ci ludzie stracili pracę, a na ich miejsce od razu przyjęto nowych. I ci nowi to byli właśnie ci ludzie rządowi, którzy odsłuchiwali podsłuchy. Powiem Państwu też, że jak wejdziecie do tej Izby Pamięci tam na parterze, to możecie się rozczarować, że pamiątek po prymasie zostało tak malutko. Ale ja sobie myślę nawet, że to i dobrze. Może tak trochę przewrotnie mówię, ale to wcale nie jest ważne, że nie zachowało się łóżko czy szafa. Jak my umrzemy i po nas nie zostaną meble, z których korzystaliśmy, to rodzina z tego powodu wcale nie będzie wiele zubożona, prawda? Ale jeżeli moja, nie wiem, ja to zmyślam teraz, nie wnuczka, bo ja wnuczki mieć nie będę, ale jeśli ta wnuczka będzie, nie wiem, robić pierogi takie jak ja. I najważniejsza pamiątka, jaką my mamy, Państwa tutaj doprowadziła do klasztoru, bo przy drodze na kamieniach są wypisane fragmenty ślubów jasnogórskich. I te śluby to jest najważniejsze, co się tutaj wydarzyło. Śluby napisał prymas w maju w 1956 roku. I te śluby zostały przemycone na Jasną Górę, w tajemnicy. Nie można było tego zrobić tak oficjalnie, żeby rząd się dowiedział. I 26 sierpień 1956 roku to jest dzień, kiedy Polacy na Jasnej Górze składają śluby. Milion ludzi tam jedzie. Prymasa rząd nie puszcza, nie pozwolili mu. Paulini postawili na wałach Jasnej Góry pusty fotel i biało-czerwone kwiaty na tym fotelu leżały, jako taki symbol, że duchem prymas jest. I ten milion ludzi mówił: królowo Polski, przyrzekamy, bo to są śluby właśnie. Prymas przez śluby miał taką głęboką myśl na dnie serca, że on chce odnowić Polaków, pokazać im na nowo, bo ludzie byli po jakich wydarzeniach? Po Hitlerze i po Stalinie. A prymas przez śluby chciał na nowo pokazać to, co jest najważniejsze. I w ślubach jest: królowo Polski, przyrzekamy, że... O, otworzyło mi się. Święta Boża Rodzicielko, Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia i tak dalej. Przyrzekamy, że będziemy uczciwi, że będziemy mówić prawdę, że się będziemy szanować, że rodzinę otoczymy opieką, że będziemy wierni Panu Bogu, Ewangelii. Wielu historyków mówi, że najważniejsze, co Wyszyński napisał w życiu, to jest ta mała książeczka. Bo on, jak został stąd wypuszczony, to całe swoje życie, aż do 81 roku, poświęcił temu, żeby te śluby w życie wprowadzać. W 57 roku, czyli już po wyjeździe z Komańczy, zaczęła się taka wielka nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski. Zaczęła się wielka peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej po polskich parafiach.
tę nowennę prymas napisał tutaj, w tym klasztorze. Nowenna jest o tym, jak śluby wprowadzić w życie, więc prymas zakasał rękawy i robił wszystko, żeby Polacy sobie w serca to wbudowali. Żeby to było najważniejsze, żeby nie pieniądz, nie kariera, nie przemoc, nie, tylko żeby wartości były najważniejsze. I temu oddał swoje życie do samego końca. I kiedy wrócił do Warszawy, był 28 października 1956 roku, on nigdy nie powiedział, że uwolnił go Gomułka. On mówił, że to Matka Boża, dlatego że bardzo ją prosił, że jeśli kiedykolwiek przyjdzie wolność, jak przyjdzie wolność, to żeby przyszła w dzień Matki Bożej. On nie wiedział, czy go czasem Bierut na Syberię nie wyśle, ale prosił: Matko Boża, jak przyjdzie wolność, niech to będzie Twój dzień. I pozwolono mu wyjechać do Warszawy. I był październik, i była sobota, a dla Wyszyńskiego to był dowód na to, że Matka Boża dobrze zapamiętała prośbę sprzed 3 lat. I język Matki Bożej jest właśnie taki cichy, taki, że można nie dosłyszeć, no bo co? Październik, miesiąc różańca, można to przegapić. Sobota, w każdym tygodniu jest sobota, coż to za wielkie święto maryjne. A Wyszyński wiedział, że takim zwyczajnym językiem mówi Matka Boża i że ona mu przez to chce wysłać taką myśl: ja z Tobą byłam i to ja Cię uwalniam, nie zostawiłam Cię nawet na jeden dzień i mówię Ci to cichutko, prosto do ucha, a Wyszyński to usłyszał. Tam w środku w domu, bo jakby najważniejsze rzeczy o prymasie już powiedziałam, do kaplicy do końca wejść się nie da. Jak wejdziecie do klasztoru, to tak na prawo otwarte drzwi do kaplicy, albo trzeba sobie otworzyć, ale tam są tylko takie dwa klęczniki ustawione i można chwileczkę się Panu Bogu pokłonić. A na lewo takie pomieszczenie, które w ogóle nie ma drzwi, to jest Izba Pamięci, też niewielka, więc jak wejdziecie, to część ludzi do tych dwóch klęczniczków do kaplicy, część od razu do Izby Pamięci. Popatrzcie na zdjęcia na korytarzu. Jak będziecie wracać, to można też popatrzeć na te kamienie, jeszcze takie przeczytać troszkę, albo telefonem sobie zrobić zdjęcie tych kamieni, żeby coś tam gdzieś wewnątrz do serca zabrać od takiego człowieka, któremu było bardzo trudno, którego skrzywdzili niewinnie, a on w swoim sercu nie nosił urazy, nie nosił żalu. On miał w brewiarzu kartkę z takimi nazwiskami jak Bierut, Ochab, Cyrankiewicz. Wasze pokolenie te nazwiska dobrze zna i on się za nich modlił. On nigdy nie mówił, że to są moi przeciwnicy, że oni powinni być potępieni, że tak nie wolno, że wszystko trzeba robić, żeby nie być do nich podobnymi. Nie, on się za nich modlił i nosił w brewiarzu kartkę z ich nazwiskami. Także myślę, że prymas to jest taka osoba, od której można troszkę takiej siły, właśnie takiej siły, która nie jest przemocą, bo śluby uważane są za początek prymasa walki z komunizmem, który podjął potem Jan Paweł II. Walcz, człowieku, ale w ten sposób, żeby budować w swoim sercu siłę, a żeby, broń Boże, nie kierować pięści przeciwko drugiemu człowiekowi. Umacniaj własną siłę, wtedy Cię żadne zło nie złapie. Będzie Ci trudno w życiu, niejedną łzę wylejesz w poduszkę, na pewno Ci będzie trudno, ale nie możesz walczyć pięściami, nigdy. Jak będziesz walczył pięściami, to też Ci będzie trudno, ale nic nie wywalczysz. A jak będziesz Ewangelię w swoim sercu budował, to zyskasz.